Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was w tym szczególnym momencie, w tym wyjątkowym czasie energetycznym, w którym światło przejęło panowanie nad Ziemią. Jak wiecie, mamy dzisiaj przesilenie zimowe, jesteśmy już po przesileniu. O godzinie 22 spotykamy się razem na medytacji Białej Lilii. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie to ogromne dziękuję w Waszym kierunku. To ogromne, ogromne dziękuję za wszystkie datki, wszystkie darowizny, za każdą pomoc, za każdą pozytywną myśl, za każdą pozytywną energię, którą wysłaliście tutaj do magicznej oazy. Na to, aby mogła się rozrastać, by mogła być coraz większa, coraz piękniejsza i coraz silniejsza. Jako punkt akupunktury na naszej Matce Ziemi, dla wszystkich istot zagrożonych wyginięciem, w tym szczególnym miejscu, tutaj i teraz. Moi drodzy, dla mnie jest to najpiękniejsze światełko, jakie mogliście wysłać do mnie, do Matki Ziemi i do wszystkich tych istotek, które znalazły tutaj schronienie. I pragnę Was poinformować, że dla mnie jest to ogromna odpowiedzialność, aby nie tylko posadzić drzewa w intencji Waszych pragnień, Waszych marzeń, Waszych energii, ale również opiekować się tym miejscem, chronić to miejsce energetyczne i prowadzić dalej. Pragnę Was również poinformować, że w kolejnym czasie powstanie druga magiczna oaza i dokonam wszelkich starań, aby była ona równie piękna, równie świetlista i równie była silnym punktem dla Ziemi, dla naszej Matki Ziemi. Bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. W tym szczególnym momencie, w tym szczególnym dniu i w tym szczególnym roku ogromne dziękuję dla Was. Za każdą pomoc, za każde wsparcie, za każdy mikro, makro datek, niezależny od wielkości, za każde światełko wysłane do mnie, wysłane do magicznej oazy i do wszystkich istotek, które są tutaj pod moją opieką. Dziękuję kochani i do naszych kolejnych spotkań i w ten sposób zaczynamy nowy czas, nowy okres energetyczny i pójdziemy razem dalej i dalej. Wasza Maria Bukardi.